To jest ta wojna taka. I teraz ty jesteś córką Jezusa, który ma 2023 roków, bo mamy kalendarz od narodzin, Słowo stało się ciałem i teraz przyszedł do swoich, go nie przyjęli, a ci, co go przyjęli, to stali się jego synami i córkami. I teraz Chrystus w nas ma żyć, bo my jesteśmy jego synami i córkami, zrodzonymi z jego prawdy. Cały świat jest zakłamany i nie tak się nauczyli Chrystusa Jezusa. Żadna religia go nie poznała, jak faryzeusze, chociaż mają pisma, to nie mogą go poznać. Dlatego z Afryki murzyni tu przyjdą, będą żyli jak w raju. Bo oni są biedni teraz. Mają takie duże brzuszki, ale z głodu. A chrześcijanie czołgi produkują. Samoloty do mordowania chrześcijan. Jezus tak nie uczy. Mieli przekuć mieczy, ale miesze mieli nie kłamać, bo kłamstwem uśmiercają ludzi. A prawda wyzwala. Nie można wierzyć w kłamstwo. A ludzie wierzą, bo można wierzyć w kłamstwo. Bo doskonała Ewa uwierzyła w kłamstwo. A była doskonała. Wiedziała, że ma Adama, że ma zęby, włosy, była zdrowa. Ale jeszcze chciała być mądra. Ale wiedziała, że umrze, jak dotknie, urwie. Ale diabeł mówi, nie umrzesz. I on oszuka, bo umarła. Ksiądz mówi ci, będzie zbawiona. Ksiądz cię nie zbawi. Ksiądz uśmierca duszę jak faryzeusze. Chrystus cię już zbawił na Golgocie 2000 lat temu się dokonało. Chrystus zakosztował śmierci za każdego. Jego jedna kropla krwi jest więcej warta jak całe złoto, srebro i te dolary i euro. Jedna kropla krwi doskonałej Chrystusowej. Baranek złożył raz na zawsze swoje ciało na ofiarę. I trzeba nie trzeba kłaść księdzu pieniędzy do koszyka. Bóg zapłać? Moją waszą ofiarę? Ile ksiądz na ofiarę daje? Jak to on jest ofiara losu? On potrzebuje pieniądze, by bez katolików parafian by umarł z głodu. Bo nie jest nauczony na budowie, na roli, na kopalni. On nic dobrego nie robi. Tylko uczył się, żeby kraść i pieniądze na piechotę idą. To jest taki zawód? Papa Voltylo Mafioso. I on wychował mafiów swoich. I z prawdy z Polski, ale nie z Rzymu, nie rzymski kościół katolicki. On nie ma prawdy, tam jest krew na rękach. Chrystus jest prawdą, drogą, życiem. Wyzwala z kłamstwa śmierci diabła. I ty należysz do Chrystusa. Lekarze ci nie pomogą, bo oni uśmiercają jako system. Religię uśmiercają, politycy uśmiercają. Wybory do koryta. Ludzie idą wybierać, bo zdradzają Chrystusa. Jana 19:15. Nie chcą króla przyjąć króla prawdziwego, sprawiedliwego, tylko wybierają sobie barabaszy, poprawców, morderców. Do koryta, żeby ktoś nimi rządził. Im ustawiał ceny i te wszystkie rzeczy. A to jest wszystko marnością, gonitwą za wiatrem. Bo Adam nie miał księdza, nie miał ślubu, nie miał pieniędzy. Adam, pierwszy człowiek. Nie było banków, polityków, religii. I żył 930 lat. Tak krótko żył, żona go uśmierciła. Dała mu ukradzione, paserskie się nazywa. A on wziął, mógł nie brać. No. Ona winna, dawać nie powinna, ale Adam zawalił, grzech Adama umieramy. I teraz ja muszę wszystko odkręcać. Ja. Bo jestem Adamem, mam też Kain i Abel, dwóch synów, nie? Kain i Abel mam, Daniel i Dawid. Tak? I Chrystus przychodzi i chce teraz jako stwórca nowych niebios, nowej ziemi tworzyć doskonałe rodziny. Mąż, żona, dzieci. Ksiądz niech się żeni, jak nie, no to niech głosi tak jak apostoł Paweł. Królestwo Chrystusa. A nie, że parafianie będą go żywić. Moi drodzy parafianie, czemu już nie mówi ksiądz parafianie, tylko kochane siostry, drodzy bracia? Bo słowo parafianin to jest ciemny, zacofany człowiek. Ciemnogród. Jasna góra jest ciemna góra. Tam nie ma Boga, tam jest biznes. Wszystkie Matki Boskie to są na K, te złe, wiesz? Bo jedna Maria, Bogu Rodzica, rodziła Syna Bożego dla Boga. To nie był jej syn. Ona rodziła dla Boga Syna. I Bóg Ojciec dał mu tytuł i wszystkie. Boskość, ojcostwo, nauczycielstwo, królestwo, wszystko mu dał. Jego Ojciec. A Chrystus mi przekazuje wszystko. Chrystus, Król Izraela, mi przekazuje. To, co dostał od swego Ojca. Nie lękaj się, mała czutko. Podobało się Ojcu dać wam królestwo. Ale jego ojciec jest moim dziadkiem na emeryturze.
Ale Chrystus jest moim Ojcem. Chrystus, Ojcem Bogiem. No bo twój tata nie był moim tatą, nie? No miałaś tatę i mamę. Musiałaś mieć, bo by cię nie było. Jak twój tata na imię miał? Co? Jak ma twój tata na imię mama? Pamiętasz? Pamiętam, no to takiego zastoju to ja nie mam. No jakie święte imię, powiedz? Mieczysław. No, miecz i sława, a ty Zdzisława. No, też sławę masz. Ja Bogdan mam imię, dane od Boga, a Paweł, mój tata, Paweł Henryk, apostoł Paweł. Ksiądz po kolędzie chodzi, mówi, Paweł, pijesz. Tata mówi, ja piję za swoje, ksiądz za cudze. Od razu go zamknął. Tak, bo ksiądz jest pasożyt, żebrak. Pasożyt, wiesz co to pasożyt? Psza na sturze, hiena. No, to jest system mafii Watykanu.